Witam bardzo serdecznie w Skola Pro Genium, serii filmów omawiających świat Warhammera 40 000. Dzisiaj powracamy do czasów herezji, w sumie nawet dalszej niż herezja, i pochylimy się nad jedną konkretną postacią działającą z cienia. Wielu jest nadludzi, genetycznie modyfikowanych półbogów, którzy w swoich dłoniach mieli niezliczone armie i broń zdolną do unicestwienia całego Układu Gwiezdnego. Nie każdy z nich jednak wpłynął na los galaktyki tak jak jeden, pojedynczy, zwykły, niezwykły człowiek, samozwańczy zdrajca całej rasy ludzkiej, John Grammaticus. Podczas wojny o unifikację wiele wybitnych jednostek służyło w nowo powstałej armii Imperatora. Nie tylko genetyczne wybryki, jak Castodes czy Grzmotowojownicy, nie tylko enigmatyczny Malkador Pieczętnik, ale wielu innych. John nie był żadnym z nich. John był zwykłym oficerem kaukaskiej milicji z pewnym wrodzonym, acz mało widowiskowym darem. John był specyficznym rodzajem psionika, zwanym Logokainem, psionikiem specjalizującym się w rozumieniu języka. Nie tylko potrafił rozumieć każdy język, z którym miał styczność, potrafił też nim mówić, albo przynajmniej sprawić wrażenie, że mówi, oraz robić to z odpowiednim akcentem, jakby dany język był jako wrodzonym. Do innych zdolności Johna należało też drobne manipulacje percepcją i nastrojem innych ludzi, a także niezauważalna powierzchowna telepatia. Niemniej jednak John był tylko tym, zwykłym żołnierzem z wyjątkowym talentem, nikim szczególnym czy ważnym. Dostąpił on jednak pewnego zaszczytu w czasach swojej służby dla noworodzącego się Imperium. Podczas jednej z parad z okazji zwycięstwa, światło jego psionicznej duszy zostało dostrzeżone przez Imperatora, który używając telepatii przekazał Johnowi, że będą musieli odbyć rozmowę odnośnie ścieżek dla ludzi z takimi talentami jak oni. Niestety do tej rozmowy nigdy nie doszło. John zginął niedługo później, kaprysem losu, w zwykłym wypadku potrącony przez pojazd. Wiele historii kończy się właśnie w ten sposób. Niewyczerpany potencjał zmarnowany przez kpinę wszechświata. Tutaj jednak historia dopiero się zaczęła, bo tak oto zginął John Grammaticus. Tak zginął po raz pierwszy. Nie mamy dokładnych informacji o tym, co właściwie działo się z jego ciałem, dlaczego trafiło w ręce eldarskiego autarchy Slaudo, jaką metodą zostało ono przywrócone do życia, w jakim celu i właściwie dlaczego John. Istnieje cytat w książce Legion, który sugeruje, że aktualna powłoka Johna nie jest jego własną, więc z jakiegoś powodu z Morza Dusz eldarzy postanowili wyciągnąć właśnie jego i włożyć do całkiem nowego ciała. Czemu w takim razie regularnością nie jest przywracanie do życia eldarów? Czy John może po prostu mieć wgrane wspomnienia bycia oficerem podczas wojny o unifikację, a w istocie być sztucznym tworem kabały, gdzie wszystkie jego wspomnienia byłyby sztucznie stworzone przez eldarskich psioników? Jest to teoretyczna dziura, w której szczerze myślę, że ciężko zaglądać, gdyż pozostanie raczej bez większego wpływu na większy świat, ani nie zostanie rozwiązana. Niemniej jednak John odzyskał oddech z łaski eldarów, ale eldarowie, nawet ci światostatkowi, nigdy nie robią nic za darmo. Slaudo i teraz w konsekwencji John, chcąc lub nie chcąc, był członkiem organizacji Xeno różnego rodzaju, znanej jako Kabała, której głównym celem ponad wszystko było unicestwienie chaosu jakimkolwiek kosztem. I niestety, tak się składa, że ceną za śmierć chaosu miała być rasa ludzka. Kabała, długo przed wybuchem herezji, otrzymała wizję przyszłości, a właściwie dwóch możliwych konsekwencji wojny cywilnej w Imperium. Jeśli Horus zwyciężyłby nad Imperatorem, chaos osiągnąłby władzę nad galaktyką, jakiej nigdy dotąd nie miał, całkowicie dominując nawet najdalsze jej końce. Horus jednak, u szczytu swojego triumfu, dojrzałby co uczynił, ile śmierci i zniszczenia spowodowała jego ambicja i duma. Zrozpaczony i obrzydzony samym sobą, wywołałby kolejną wewnętrzną wojnę, która ostatecznie doprowadziłaby do anihilacji ludzkiego rodzaju i w tym momencie głównego źródła pokarmu nabrzmiałych bogów chaosu. Chaos wciąż by istniał, ale nagły skok, a potem jeszcze naglejszy spadek pokarmu doprowadziłoby do uśpienia, a może nawet pewnego rodzaju śmierci bogów chaosu. Alternatywą oczywiście było zwycięstwo Imperatora, nigdy jednak nie byłoby ono pełne. Według wizji Kabały Imperator miał zostać śmiertelnie ranny podczas pojedynku, a jego ciało sztucznie przytrzymane przy życiu. Imperium nie spłynęłoby w ogniu herezji, lecz zaczęłoby się rozkładać od środka, obumierając uwięzione w stagnacji. Rozsądek i nadzieja zostałyby zastąpione zabobonami i desperacją i w ciągu następnych 10-20 tysięcy lat Imperium rozpadłoby się na strzępy, a siły chaosu, potężne, lecz nierozdęte, pochłonęłyby resztę galaktyki. Oczywiście dla Kabały wybór był oczywisty. Śmierć ludzkości za życie reszty świata. Zaczęła więc robić wszystko, by do herezji doszło jak najszybciej i żeby Horus odniósł w niej zwycięstwo. I właśnie do takich zadań został wysłany John. Teraz nie tylko psionik, nie tylko szkolony przez Eldarów i innych kosmitów, ale też z nową mocą. Stał się nieśmiertelny. No właśnie, zanim przejdziemy do dalszych losów Johna, usiądźmy chwilę nad tak zwanymi perpetualami, wiecznymi, czy po prostu nieśmiertelnymi. Perpetualem można się urodzić lub stać. Zawsze sprowadza się to jednak do niezwykle potężnej, nadprzyrodzonej mocy. Absolutnej nieśmiertelności. Osoby obdarzone tym darem mogą wstać z nawet najbardziej szkaradnej i potwornej śmierci. Dekapitacji, spalenia, postrzału z boltera, czy wejścia w atmosferę i zderzenia się z powierzchnią planety niczym kapsuła desantowa. Nie jest dość jasne, jak ostatecznie zabić wiecznego, choć istnieje kilka możliwych metod,
nie wszystkie z nich w pełni potwierdzone. Jedną z rzekomych jest użycie fulgorytu, silnej skrystalizowanej energii psionicznej. Ta metoda akurat jest potwierdzona. Inną podejrzewaną metodą jest wystarczająca interwencja bogów chaosu, a ostatnią, również nie do końca potwierdzoną, jest, jakkolwiek to zabrzmi, zrzeknięcie się nieśmiertelności. Takie przypadki mieliśmy jak dotąd dwa, choć oba wydarzyły się w innych warunkach. Jedno niepotwierdzone na 100%, drugi miał w swojej konsekwencji śmierć nieśmiertelnego. Co do stania się perpetualem, to tak jak mówiłem, może być to naturalna mutacja, jak Imperator, Vulcan czy Olanius Pius, lub nabyta, jak John, Sarini czy prawdopodobnie Gulliman. Te nabycie nieśmiertelności wiąże się z jakimś nadprzyrodzonym wskrzeszeniem, nekromancją. Jest to istotne rozgraniczenie. Perpetualem nie stanie się każdy, kto po zatrzymaniu akcji serca zostanie przywrócony do życia. Mówimy tu o nadprzyrodzonym wróceniu do życia, nawet sięgającym kilku lat od oryginalnej śmierci. Temat perpetuali to spore pole do popisu dla każdego teoretyka. Skąd bierze się ta zdolność? Czy jest naturalna? Czy jest powiązana z osnową? Kto w którym momencie wciąż pozostaje nieśmiertelny? Istnieje teoria, że Vulcan, choć definitywnie perpetual kiedyś, przestał nim być w pewnym momencie. Imperator również, potwierdzony perpetual, został zraniony buławą Horusa i od tego czasu już się nie regeneruje. Czy jest to wynik działania chaosu, czy może Złoty Tron trzyma go w jakiś sposób między życiem a śmiercią, co sprawia, że nieśmiertelność się jakby nie uaktywnia. Ale porzućmy półbogów, wróćmy do zwykłych, wyjątkowych ludzi. Znana historia Johna zaczyna się na Nurf około roku 999 M30, gdzie dokonał on infiltracji 670 floty ekspedycyjnej pod tożsamością oficera wywiadowczego Koniga Hennikera. Jego zadaniem było nakierowanie niesławnego Alfa Legionu i ich prymarchy Alfa Gliusa Omegona do kontaktu z głównymi przywódcami Kabały. Według wizji Kabały to właśnie Alfa Legion i Alfa Gliusa Omegon stanowili siłę, która przeważy o zwycięstwie Horusa lub Imperatora i chcieli ich przekonać do opowiedzenia się po stronie Galaktyki, niekoniecznie Imperatora i Imperium. Oczywiście, jak to bywa z Alfa Legionem, infiltratorzy zostali zinfiltrowani. Choć Alfa Legion nie wiedział dokładnie, z kim się mierzy, to udało im się założyć pułapkę, do której wpadł nie tylko John, ale również jego ksenomocodawcy. No, okazuje się, że piękna kobieta w opałach jest słabym punktem nawet tysiącletniego agenta kosmitów. Ostatecznie jednak do rozmowy między Kabałą i Alfa Legionem doszło, choć jej wynik nie jest do końca jasny. Z perspektywy czasu wiemy, że Imperator wygrał, choć zarówno podczas trwania herezji, jak i na tym spotkaniu z Kabałą, Alfa Legion zobowiązał się po stronie Horusa, więc powinniśmy spodziewać się zwycięstwa Horusa. Generalnie sprawa Alfa Legionu i ich działania podczas herezji wciąż trwa, wciąż nie jest do końca rozwiązana. W tym momencie istnieje motyw, że przynajmniej jeden z braci, jeden z bliźniaków nie chciał ani zwycięstwa Imperatora, ani zwycięstwa Horusa. Chciał, aby przysłowiowa moneta wylądowała na krawędzi, nie na Ordle czy reszce. Ale wracając do Johna, po niepełnym sukcesie z Alfa Legionem i głębokim zastanowieniu się, John zaczął mieć wątpliwości co do swojej roli w nadchodzących wydarzeniach. Do czego może doprowadzić plan Kabały, jeśli osiągnie sukces? Z jednej strony John osobiście doświadczył wizji przyszłości Kabały i dzięki swojej ogólnej wiedzy John wiedział, że chaos jest największym zagrożeniem dla galaktyki, jakie w ogóle może istnieć. Podzielał również zdanie swoich panów, że Imperator jest tylko kolejnym, ogarniętym chciwością i rządzą władzy tyranem i wcale nie zaprowadzi ludzkości w lepsze czasy. Z drugiej jednak strony, plan Kabały zakładał niemal całkowite unicestwienie gatunku ludzkiego i pośrednią pomoc chaosowi, który ponoć przysięgali zwalczać. Skonfliktowany John nie miał jednak za bardzo wyboru, zmuszony wykonywać polecenia swoich panów. Gdy następnym razem mamy szansę śledzić jego poczynania, herezja już trwa, przynajmniej dla Ultramarinesów. John Grammaticus z własnej inicjatywy próbował skontaktować się, choć nie fizycznie, ze swoim dawnym przyjacielem, również nieśmiertelnym, Olaniusem Piusem Personem. John próbował przekonać go do powrotu na kartę historii, gdyż doświadczył on wizji, według której Olanius będzie obecny na Mostku Mściwego Ducha w kluczowym momencie bitwy o Terrę. Przekonanie Olaniusa do obecności tam miało niejako uratować sumienie Johna. Byłego Argonautę udało się przekonać do opuszczenia Kalf, podczas gdy samego Johna wyzywały kolejne obowiązki pod rozkazami Kabały. Pod tożsamością Sarena Sebatona, archeologa, został wysłany na Traoris, aby odzyskać relikt o dużej mocy, ukryty w starożytnej świątyni chaosu. John szybko jednak odkrył, że nie tylko on czyha na artefakt, który ma zostać użyty, aby jeszcze głębiej pogrzebać szansę Imperatora na wygranie herezji. Mroczny apostoł niosących słowo, Valdrek Elias, chcąc zwiększyć swój wpływ w Legionie i osobistą moc, zapragnął artefaktu dla siebie, sądząc, że pomoże mu on w apostazji do księcia demonów. Dzięki swoim naturalnym zdolnościom i pomocy zmanipulowanych, lojalistycznych kosmicznych Marines, Johnowi udało się zdobyć rzeczony artefakt, którym okazał się już wspomniany fulgoryt.
a ostatecznym celem Kabały było wykorzystanie go do ostatecznego zabicia Volkana, który według ich wizji potencjalnie miał stać się strażnikiem bramy, cokolwiek to znaczy. Wciąż zobligowany do wykonywania poleceń Kabały, John musiał zdradzić swoich kosmiczno-marinesowych towarzyszy, którzy w dużej mierze składali się z Salamandr, nie mogąc im wyjawić, że artefakt ma zostać użyty do zabicia Volkana. Podczas pobytu na Taroris, John był nieustannie ścigany na polecenie apostoła Eliasa przez niejakiego Bartuza Nareka, który dogoni go nawet po opuszczeniu planety. No właśnie. Johnowi teoretycznie nie udało opuścić się planety na własną rękę. Tuż przed osiągnięciem tego sukcesu, na jego drodze stanął sam apostoł Elias, znużony niepowodzeniami swoich sług, osobiście odebrał Johnowi Fulgord. Z tym razem John został jednak uratowany nie przez na tym etapie zdradzonych już lojalnych Space Marinesów, ale Erebusa, pierwszego kapelana niosących słowo. Erebus, nieznanymi sobie środkami, dowiedział się o poczynaniach Eliasa, teleportował się na Taroris. Gdy Elias próbował wytłumaczyć swoje działanie i powody poszukiwania Fulgorytu, Erebus bezceremonialnie rozciął mu gardło, zabijając go, a sam Fulgoryt zwrócił Johnowi i puścił go wolno. Jestem ciekaw, ile Erebus wiedział na tym etapie, ile wiedział o Kabale, o ich planach, o konsekwencjach ich wizji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę pewne wydarzenia z najnowszych książek z oblężenia Tary. Jak niedługo się przekonamy, istnieje szansa, że wizja Kabały, w której zwycięstwo Horusa oznacza śmierć chaosu, wcale nie jest taka pewna. Co więcej, nie zdziwiłbym się, gdyby bogowie chaosu ukształtowali lub wpłynęli na tę wizję, zmieniając ją ku własnym celom. Lub ewentualnie Erebus, zgodnie ze swoim niepisanym tytułem Ręki Przeznaczenia, próbował ukształtować jeszcze inną przyszłość, w której chaos wygrywa herezję, ale nie wypala się po jej zakończeniu. W ten oto sposób John, na mentalne polecenie Kabały, miał się udać na Makrak, gdzie miał przekazać Fulgoryt innemu prymarchowi, by ten mógł ostatecznie zabić Volkana. Całe te machinacje wynikały z przekonania Kabały, że tylko w rękach innego boskiego syna Fulgoryt będzie w stanie zabić Volkana. Na powierzchni samej stolicy Ultramaru do Johna dołączył inny agent Kabały, również człowiek, również perpetual, Daemon Prytanis. Podczas gdy zadaniem Johna było dostarczenie Fulgorytu w ręce Konrada Kurca, który aktualnie panoszył się na Makrak, zadaniem Daemona było pilnowanie Johna. Jego wahania co do słuszności misji Kabały stały się już rozpoznawalne przez organizację. John z każdym kolejnym etapem swojej misji coraz bardziej czuł ciężar odpowiedzialności, niespójności wizji przyszłości. Jego wątpliwości zostały niejako potwierdzone, gdy, niemal dosłownie, nawiedził go były członek Kabały, arcyprorok światostatku Ulfen, Eldrad Ulfran. W krótkiej telepatycznej rozmowie Eldrad zaoferował pomoc Johnowi w uwolnieniu się od Kabały i uratowaniu ludzkości. Eldrad był przekonany, że wizja Kabały jest nie tylko błędna, ale może doprowadzić do ostatecznego upadku Eldarów, że ludzkość, jeśli zostanie odpowiednio poprowadzona, może stać się murem, który uratuje galaktykę przed chaosem. Choć wizja zostania bohaterem zamiast ludobójcy i wolny wybór był kuszący, John nie od razu przystał na propozycję arcyproroka, ten jednak był przekonany, że gdy moment będzie właściwy, John będzie wiedział, co musi zrobić. Wraz z Daemonem, Grammaticus połączył siły z dawnym wrogiem, Bertuza Narekiem, który z wykorzystaniem opętanych również przedostał się na Makrak. Narek na tym etapie jest ciekawym przypadkiem. Teoretycznie pozostaje on lojalny Lorgarowi, ale jakkolwiek to zabrzmi, dawnemu Lorgarowi. Dawnym zasadom Legionu. Po wydarzeniach na Traoris obrał on sobie za cel zamordowanie Lorgara, aby oczyścić Legion z plamy na honorze. Realizując ten cel, był gotów używać osnowy, był gotów zabijać lojalistów i heretyków, więc ciężko zaliczyć go w poczet czy to lojalistów, czy to heretyków. To właśnie z powodu własnych celów postanowił pomóc Grammaticusowi. W zamian za pomoc w zabiciu Volkana, John odda mu Fulgoryt i pomoże w zabiciu Lorgara. W ten sposób trójce naszych bohaterów udało się dostać do fortecy Hery, gdzie właśnie dochodziło do starcia między Mrocznym Łowcą a, na tym etapie, oszalałym Volkanem. Za stan Volkana odpowiedzialny był sam Konrad, który niedługo wcześniej na pokładzie swojego okrętu torturował fizycznie i psychicznie, wielokrotnie mordował prymarcha Salamandr, co zakończyło się jego ucieczką w jedyny możliwy sposób, przez śluzę okrętu, w samo serce kosmosu. Tylko przewrotność losu i pewna ikona prometejańskiego kultu przeniosła Volkana na Makrak, gdzie gwałtownie spotkał się z planetą. Na powierzchni Makrak doszło do kolejnego starcia Volkana z Konradem i walka została jednak przerwana przez połączone siły agentów Kabały i Nareka. W trakcie walki John zdradził swoich panów i licząc, że wie co robi, dźgnął Volkana z intencją uzdrowienia go. Tutaj zaczyna się pewien problem odnośnie Fulgorytu, gdyż zdaje się, że okoliczności bycia zranionym przez ten materiał mają wpływ na ostateczny efekt. Zdaje mi się, że zwykły nieśmiertelny zabity taką bronią poniósłby ostateczną śmierć. Jednak ktoś taki jak Volkan, lub zapewne Imperator, przynajmniej też zdaniem Kabały, musiał zostać zabity nie tylko samym Fulgorytem, ale również przez kogoś o dużej sile. Kogoś o dużej mocy psionicznej lub natchnionego przez moc chaosu, lub jeszcze jakichś innych dziwnych okolicznościach. Wygląda również na to, że poza narzędziem ostatecznej śmierci,
Może on też służyć jako coś na kształt przekaźnika daru nieśmiertelności. I choć Volkan wciąż pozostawał nieśmiertelny, jego psychika nie była w stanie wrócić do domyślnego stanu. Jak się potem jednak okaże, dźgnięcie przez Johna, przekazanie swojej energii życiowej, uleczyło Volkana z szaleństwa. Niemniej jednak po użyciu fulgorytu fala uderzeniowa zabiła Johna, a jego ciało zostało zabrane przez Daimona. Po odzyskaniu przytomności, John znalazł się na pokładzie światostatku w towarzystwie Daimona Prytanisa. Potwierdzając przeczucie Johna, Prytanis powiedział mu, że używając fulgorytu w sposób, w jaki to zrobił, John nie tylko ściągnął na siebie gniew kabały, ale również utracił swoją nieśmiertelność i kolejna śmierć będzie jego ostatnia. Za nieposłuszeństwo kabała uwięziła Johna z obietnicą, że chcąc lub nie, wykona dla nich jeszcze jedno ostatnie zadanie, zanim zginie permanentnie. Na szczęście nigdy nie dowiemy się, na czym polegało to ostatnie zadanie. John został uratowany z eldarskiej niewoli przez nikogo innego jak Nareka i Eldrada, którzy w tym samym czasie sukcesywnie mordowali nie tylko agentów, ale również samych członków kabały, łącznie z bezpośrednim panem Johna. Po ostatecznym zabiciu Daimona mniejszym kawałkiem fulgorytu, główny kawałek ostra wciąż tkwił w Volkanie na tym etapie, cała trójka udała się przez wyrwę rzeczywistości na dalsze ratowanie galaktyki z rąk chaosu. John wyłonił się ponownie dopiero podczas obnażenia Terry, jak to zwykle z nim bywa, pełnił rolę drugoplanową. Pozostawiony samemu sobie, bez rozkazu ze strony zniszczonej już całkowicie kabały, John udał się na samą świętą Terrę. Eldrad, z przekonaniem, że John jest moralnym człowiekiem, wysłał go z zadaniem ponownego odnalezienia Olaniusa Persona, gdyż zgodnie z omawianym wcześniej planem wygrania herezji przez Imperium, obecność Johna i Persona w ostatnich chwilach herezji jest niezwykle istotna. Podczas gdy John nie wiedział, co dokładnie będzie w stanie osiągnąć, wierzył, że będą w stanie pomóc Imperatorowi wygrać wojnę domową, a później przekonać go do reformacji Imperium i poprowadzenia ludzkości w innym kierunku. Przy użyciu międzywymiarowych nożyc eldarskiego pochodzenia, John zmaterializował się na Saharze w pobliżu Kalb ar-Rishtat w poszukiwaniu osoby, którą w jego przekonaniu Person również będzie próbował odnaleźć. Wierząc, że to właśnie tam spotka się ze swoim starym przyjacielem, John stanął przed nikim innym jak genetyczną matką prymarchów, Erdą. Odkrywając jednak, że Person nie dotarł jeszcze na Terrę, John postanowił samodzielnie udać się na audiencję z Imperatorem, zakładając, że Person albo został przechwycony przez wroga, albo że wiry przeznaczenia sprowadzą go w odpowiednim czasie. Częściowo miał rację w tym przekonaniu, gdyż niedługo później natrafił on na Olaniusa wraz z jego grupą uciekinierów z Skalf. Mniej więcej na tym etapie kończy się nasza wiedza odnośnie tego, jakie są dalsze losy Johna. Wiemy tylko, że wraz z Olaniusem planują dotrzeć do Imperatora, a towarzysząca im drużyna jest dość ciekawa. Nie chcę zagłębiać się w szczegóły, po części dlatego, że nie mam dostępu do oryginalnych materiałów, po części, że musiałbym rozpisywać się, kto kim dokładnie jest, z dokładnym dopiskiem, ale to nie jest pewne, ale to nie jest dokładnie powiedziane wprost, ponieważ w gronie aktualnych towarzyszy Johna są nie tylko Alfarius, ale też niejaka Actea, która teraz chce pomóc Johnowi w pokonaniu Horusa, a niedługo wcześniej pomaga w przewrocie zaplanowanym przez Lorgara, tylko po to, żeby zdradzić go tuż pod sam koniec tego przewrotu, wspierając tym samym lojalistów Horusa i możliwe, że jest przy okazji jeszcze agentką Kabały i jednocześnie może jest błogosławioną panią niosących słowo Serin Valantin. I oczywiście nie mogę wspomnieć o ostatnim z towarzyszy, czyli LE2, zwanym również jako Leto, jednym z prototypowych kosmicznych Marines, który pochodzi z genoziarna nie należącego do żadnego z prymarchów. Także pozostawię ten temat, gdy obrężenie Terry się skończy i gdy będziemy mieli trochę więcej pewnych informacji. W takim więc aktualnym stanie znajduje się John. Nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że aktualne wydarzenia Heresy są w pełni dziełem Grammaticusa, tym bardziej mówię, że jest on tym dobrym, w całym tym zamieszaniu. To przez niego doszło do takiej samej liczby negatywnych rzeczy dla rasy ludzkiej, ile później był w stanie odkręcić. Jest on człowiekiem, który znalazł się w niezwykłej sytuacji i próbuje pozostać na powierzchni, zachowując przy tym resztki swojej duszy i człowieczeństwa. Myślę, że w obliczu świata, w którym zwykle głównymi bohaterami są dość prostolinijni, genetycznie modyfikowani superżołnierze, ciekawym powiewem świeżego powietrza jest bohater rodem z kart novel Iana Fleminga, choć oczywiście obdarzony dosłowną nieśmiertelnością i nadprzyrodzonym czarem osobistym. No właśnie, choć wspominałem już o tym, to warto też wspomnieć o stosunkowo ważnej mocy Johna i ogólnie sposobu patrzenia na moce psioniczne. Nie każda moc musi być tak spektakularna jak strzelanie błyskawicami, pełna kontrola nad przeciwnikiem czy teleportacja. Niektóre moce dane przez osnowę są bardziej subtelne. Choć jestem pewien, że po dodatkowym treningu Grammaticus byłby w stanie ciskać przysłowiowymi fireballami, to jednak naturalnie utalentowany jest w prostych sugestiach, a jeszcze bardziej w rozumieniu języka. Oczywiście pojawia się pytanie, czy Grammaticus potrafiłby rozmawiać ze zwierzętami, czy potrafiłby rozmawiać z tyranidami itd., itd. Ciężko powiedzieć, nie mamy żadnej sytuacji, w której John próbuje się skomunikować z jakimś mniej inteligentnym osobnikiem
Co mnie osobiście bardziej ciekawi, to to, czy John byłby w stanie zrozumieć język sióstr ciszy. Biorąc pod uwagę, że jego moc pochodzi jednak z osnowy, czy potrafiłby interpretować cokolwiek, jakikolwiek język osób, które są blankami. Drugim najważniejszym darem Johna były mikrosugestie, stworzenie fałszywego wrażenia przyjaźni czy znajomości. Nie jest to żadna hipnoza, czy pełna kontrola nad celem. John nigdy nie potrafił zmusić, znaczy prawdopodobnie potrafiłby, jak każdy psionik, do konkretnego działania. Ale mógł zasugerować działanie, mógł przekonać do słuszności jakiegoś działania, wykonując proste czytanie powierzchniowych myśli danego celu, badając różne drogi perswazji, odnosząc się do wartości, które cel uznawał za ważne. John potrafił odpowiednio podejść i przekonać nawet niespodziewającego się niczego kosmicznego Marines. We współczesnej psychologii istnieje coś takiego jak efekt aureoli. Sprowadza się on do przypisywania dalszych pozytywnych cech osobie, która już posiada uznawane przez nas pozytywne cechy. Dana osoba jest atrakcyjna, pewnie mogę jej zaufać w przeciwieństwie do tego brzdala. Bo dany osobnik jest punktualny, prawdopodobnie jest też pracowity. Takie przypisywanie pozytywnych cech może właśnie prowadzić do większego zaufania, większej skłonności do ustępstw, większej skłonności do pomocy. Mniej więcej na podobnej zasadzie działa sugestia Johna, stwarza wrażenie dobrej, znajomej osoby, więc ludzie są mu bardziej skłonni pomóc. Tutaj pragnę też wspomnieć o innym dziwacznym zastosowaniu osnowy. Niemal każdy prymarcha i oczywiście sam imperator opisywani są zawsze jako niezwykle charyzmatyczni. Nie wynika to tylko z ich elokwencji czy obycia. Każdy z prymarchów obdarzony jest pewnym nadprzyrodzonym wpływem na wszystkich ludzi, nadając im mimowolną aurę splendoru. Prym w tej dziedzinie wiódł oczywiście Sanguinus, podczas gdy Korax potrafił przekuć to w trochę odmienny wpływ, a mianowicie wtapiania się w przestrzeń. Po prostu dany człowiek mógł patrzeć wprost przed siebie, tam gdzie stał odziany w zbroję Korax, ale w wyniku sugestii psionicznej nie widział nic. Oczywiście ta moc wynikała z odrobiny boskiej cząstki od Imperatora. Wielokrotnie opisywane jest, że nikt nie widział prawdziwego wizerunku Imperatora, jedynie taki, który Imperator chciał pokazać lub dany osobnik chciał zobaczyć w Imperatorze, do tego stopnia, aż ta aura splendoru działała u Imperatora. Ale wracając do Johna. Grammaticus oczywiście nie był tylko utalentowanym psionikiem i szpiegiem. Wbrew temu, co jest prezentowane, był też stosunkowo sprawnym wojownikiem. Nieśmiertelność dała mu czas na nauczenie się władania szeregiem broni i metod walki, choć te umiejętności w porównaniu z genetycznie modyfikowanymi gigantami czy agentami bardziej skupionymi na walce często wydawały się być gorsze, ale wciąż przekraczały umiejętności większość tak zwanych zwykłych ludzi. Jest też mocno sugerowane, że poza nieśmiertelnością Kabała wprowadziła pewne zmiany w budowie ciała Johna, nie tak inwazyjne jak w przypadku kosmicznych Marines, jedynie drobne wzmocnienie kości, wzmocnienie mięśni, żeby był po prostu szybszy, wytrzymalszy. John nigdy nie przypisywał dużej wagi do używanej broni, nie miał jakiejś ulubionej broni, którą zawsze miał przy sobie, czy innego ekwipunku, ale wiemy, że posiadał digilaser umieszczony w pierścieniu, który był prezentem od jednego z członków Kabały, jednak ten laser był dość niskiej mocy i o dość ograniczonych użyciach. John Grammaticus jest jedną z moich ulubionych postaci z Herezji Horusa, głównie dlatego, że nie kieruje się obowiązkiem, przysięgą, pychą, czy bo tak nakazuje fabuła, no i też dzięki niemu możemy śledzić wydarzenia poza głównym frontem, poza głównymi bohaterami całego tego konfliktu. Poza tym każdy lektor audiobooków zawsze daje mu niezwykle twardy amerykański akcent, przez co czasami da się go rozpoznać zanim czytelnik, słuchacz, faktycznie dowie się, że dana osoba, mimo że nazywa się inaczej, to właśnie jest John. Myślę, że to wszystko, co chciałbym przekazać o Jamesie Bondzie 30. tysiąclecia. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Pozwólcie, że wykorzystam te kilka sekund na reklamę naszego serwera Discorda, a zwłaszcza roli Vox, dzięki której nie tylko dostajecie powiadomienia, ale też dostęp do kilku zakulisowych materiałów, czy też w sumie ta rola właśnie sprawiła, że dzisiejszy odcinek jest trochę krótszy, ale za to możliwe, że w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni pojawi się kolejny, również o Johnie, tylko z jeszcze bardziej teoretycznie jeszcze bardziej abstrakcyjnego punktu widzenia. Nie będę też sobą, jeśli nie poproszę Was o komentowanie i polecanie naszego kanału znajomym, a tymczasem do usłyszenia następnym razem.